Może zacznijmy od tej nieszczęsnej Grecji, bo to dzisiaj taki dzień, że wiele w tym zakresie się może zdarzyć. Może się również zdarzyć, oczywiście nie dzisiaj, ale w nieodległej przyszłości, że Grecja będzie musiała opuścić strefę euro. I często podaje się przykład Grecji jako taki przykład, który odstrasza od strefy euro, bo gospodarka na niższym poziomie rozwoju, niedopasowana, realnie brakuje konwergencji, nie tylko tej formalnej, ale i realnej. W związku z tym kłopoty pogłębiające się z tego tytułu, że Grecja weszła do strefy euro i nie mogła na przykład przy pomocy polityki kursowej odzyskać swojej konkurencyjności. Taka jest najczęściej teza, takie jest przesłanie. Taki jest również, tak mi się wydaje, taka jest również argumentacja ze strony przeciwników wejścia do strefy euro. Ja osobiście nie podzielam tych poglądów. Gospodarka grecka nie dlatego wpadła w kłopoty, nie dlatego wpadła w kryzys, że znalazła się w strefie euro. Jest wiele przykładów takich, gdzie kraje czy regiony o różnym poziomie rozwoju gospodarczego posługują się jedną walutą z sukcesem. Przecież nie jest tak, że w Stanach Zjednoczonych poszczególne stany są tak samo rozwinięte. Tam też nie ma realnej konwergencji, prawda? Nie jest również tak, że w Polsce poszczególne województwa są na tym samym poziomie rozwoju. Wręcz przeciwnie, no, jest ściana wschodnia, biedniejsza, można powiedzieć, nie ma realnej konwergencji, a mimo wszystko posługujemy się jedną wspólną walutą. Dla mnie te argumenty są po prostu niewiele warte. To jest kwestia, mi się wydaje, głównie tego, że liczba eurosceptyków rośnie, prawda? To nie jest tak, że przeciwko strefie euro jest połowa. Jest ponad 70% w tej chwili przeciwników wejścia do strefy euro. Ale trzeba sobie zdawać sprawę, że o wejściu czy nie wejściu do jednolitego obszaru walutowego, w tym w naszym przypadku do strefy euro, decydują różne czynniki, nie tylko czynniki ekonomiczne, prawda? Głównie czynniki natury politycznej, prawda? To, czy będziemy w sposób bardziej lub mniej zdyscyplinowany prowadzili politykę fiskalną, czy będziemy mieli bardziej lub mniej prorozwojową czy proinnowacyjną politykę przemysłową. Przecież nie zależy to od tego, czy będziemy w strefie euro, czy w strefie złotówki, prawda? To jest nasza samodzielna racjonalność albo nasza irracjonalność. Pójdziemy bez względu na to, czy należymy do takiego czy innego obszaru walutowego, możemy pójść na manowca, możemy się bardzo dobrze rozwijać, bo czynniki wzrostu długotrwałego są inne niż wahania kursowe. To, że możemy jednorazowo od czasu do czasu dopasować się przy pomocy własnej polityki kursowej, mając własną walutę, do bardziej koniunkturalnej albo dekoniunkturalnej sytuacji na świecie, to jest prawda, ale to nie jest przecież czynnik, który powoduje, że w sposób długofalowy odzyskujemy przewagi konkurencyjne, czy tworzymy przewagę konkurencyjną. To jest sposób na jednorazowe, krótkookresowe dopasowania na politykę, powiedziałbym, co najwyżej średniookresową. W długim okresie czasu, według mnie, warto być w strefie euro, nie tylko z powodów politycznych, prawda? Nie jest dla mnie wyobrażalna oczywiście dalsza integracja polityczna bez wejścia Polski do strefy euro. Jestem za dalszą integracją polityczną i dlatego jestem za wejściem do strefy euro.